Najprostszymi metodami nieoperacyjnego leczenia stóp płaskokoszlawych są to właśnie ćwiczenia, czyli to, co stosujemy przy zapobieganiu, czyli chodzenie na palcach, na zewnętrznej krawędzi stóp, zabawy, takie jak się dzieci ćwiczą, bawią w przedszkolu, czyli rolowanie drobnych przedmiotów, szmatek palcami, przekładanie drobnych przedmiotów z miejsca na miejsce, chwytanie palcami stóp. Natomiast kiedy stopy są już zagrożone i widać ewidentnie, że kość piętowa ulega przemieszczeniu koślawemu, trzeba zastosować odpowiednie wkładki ortopedyczne. I to nie wkładki, które podnoszą sklepienie podłużne stopy, co wydawałoby się korzystne, tylko wkładki korygujące ustawienie pięty. Natomiast stosowanie butów sztywnych, to co jest popularnie twierdzone, mówione czy stosowane, stosowanie butów sztywnych nie jest rozwiązaniem dobrym, ponieważ but nie koryguje stopy, but zasłania stopę. Właściwie tylko ćwiczenia i wkładka korygują ustawienie pięty. Wskazaniem do leczenia operacyjnego jest drugi i trzeci, praktycznie drugi i trzeci stopień płaskostopia, wtedy kiedy już nie mamy w ogóle sklepienia podłużnego widocznego podczas obciążania stopy, kiedy pięta jest ustawiona w znacznym stopniu koślawo. To są wskazania kosmetyczne, natomiast rzeczywistym wskazaniem bezwzględnym są dolegliwości bólowe. Natomiast kiedy tych dolegliwości nie ma, to operacja jest wskazana ze względów kosmetycznych. Wiemy, że te dolegliwości bólowe pojawią się, natomiast nie jesteśmy w stanie określić czasu, w którym one się pojawią. Płaskostopie u dzieci możemy zapobiegać płaskostopiu, możemy spróbować je skorygować do 7-8 roku życia, wtedy kiedy stopy jeszcze się rozwijają, bo po 7-8 roku życia stopy właściwie już tylko rosną. Takim niebezpiecznym okresem jest okres dojrzewania u dziecka, kiedy stopa rośnie na długość, mięśnie krótkie stopy jakby nie nadążają za wzrostem kości, nie są w stanie już utrzymać. I to jest taka druga fala, kiedy dochodzi do deformowania się płaskokoślawego stóp. Więc u dzieci możemy to próbować zatrzymać, zahamować, cofnąć nawet. Natomiast u osoby dorosłej, kiedy mamy stopę już w pełni wykształconą, nie mamy żadnych możliwości cofnięcia tej deformacji, bezoperacyjnego cofnięcia tej deformacji. Natomiast wkładki odpowiednio dobrane mogą zapobiec narastaniu dalszych deformacjom, albo mogą po prostu dać odciążenie i ulgę.